Pierwszy set trwał ponad 35 minut, już w nim nie brakowało emocji. Krośnianie wygrali go na przewagi do 31. W kolejnej partii siatkarze lidera zwyciężyli do 21, a w trzecim secie sprawili Krośnianom prawdziwy łomot, zwyciężając do 12. Karpaty zdołały jednak wrócić do formy z początku meczu. Czwarty set znów ciekawy i znów rozstrzygnął się na przewagi. Do 25 wygrali go Sanoczanie i w całym meczu zwyciężyli 3-1. Liczyliśmy, że chociaż punkt tutaj wywieziemy, jest teren gorący. Potem mamy Bochnię i Ropczyce. To są zespoły, które aspirują do czwórki. Bardzo byśmy się cieszyli, jeżeli byśmy zdobyli tutaj punkt. W szóstym meczu sezonu lider stracił dopiero pierwszego seta. Mecz był naprawdę ciężki. No, Krosno zagrało bardzo dobrą siatkówkę. Oprócz tego trzeciego seta, gdzie przegrali do 11, było widać, że dużo ryzykują. W plus lidze Resowia wygrała za 3 punkty z BBTS-em, podobnie jak Krośnianki w pierwszej lidze pań. Na drugoligowym froncie pewne prowadzenie Sanoczan nad drugim zespołem w tabeli mają 4 punkty przewagi.